10 osiemnastolatek udawał księdza. 18-letni Patryk B., mieszkaniec Wołomina, przez 2 miesiące podawał się za księdza i sprawował funkcje duszpasterskie. Odprawiał msze, udzielał komunii, a nawet spowiadał wiernych. Z początku wzbudzał sympatię parafian, którzy doceniali jego płomienne kazania i charyzmatyczne podejście do posługi. Jednak nie wszyscy byli przekonani co do jego prawdziwości. Parafianie zaczęli zwracać uwagę na nietypowe zachowania młodego księdza. Patryk nie unikał piwa i papierosów, a także zdarzało mu się kręcić bączki samochodem pod kościołem, co było dalekie od wzorców kapłańskich. Wątpliwości wiernych doprowadziły do zawiadomienia policji, która szybko ustaliła, że Patryk nie miał żadnych święceń kapłańskich. Co ciekawe, chłopak miał już pewne doświadczenie w sprawowaniu funkcji liturgicznych, służył do mszy w Wołominie, a nawet grał na organach. Ostatecznie Patryk został ukarany grzywną za pełnienie obowiązków kapłana bez uprawnień. Mimo że sprawa wywołała ogromne poruszenie, wiele osób w budziskach wspominało go jako osobę z dużą charyzmą, która miała potencjał na bycie prawdziwym księdzem. Ciekawostką jest fakt, że sprawa młodego fałszywego księdza stała się inspiracją dla scenariusza filmu Boże Ciało, który zdobył uznanie wśród krytyków na całym świecie. 9. Leśna bimbrownia pod Szudziałowem. Na Podlasiu funkcjonowały przez lata nielegalne bimbrownie, które produkowały alkohol na ogromną skalę. Jedną z największych operacji związanych z tym procederem przeprowadzonych przez policję na Podlasiu było zlikwidowanie leśnej bimbrowni pod Szudziałowem, której działalność przerwano w 2019 roku. Bimbrownia ta była umiejscowiona głęboko w lesie, co miało utrudnić jej wykrycie przez służby. Podczas akcji przejęto urządzenia i półprodukty służące do wytwarzania alkoholu, zabezpieczono ponad 800 litrów bimbru i 8 tysięcy litrów tzw. zacieru. Jak szacowano, skala produkcji była na tyle duża, że produkowany alkohol trafiał na czarny rynek nie tylko w regionie, ale i poza jego granice. 5 osobom zostały przedstawione zarzuty związane z produkcją i przechowywaniem nielegalnego alkoholu. Podobny przypadek miał miejsce także nieopodal w gminie Gródek, gdzie w 2021 roku zlikwidowano kolejną leśną bimbrownię. Zorganizowana i dobrze wyposażona produkowała nielegalny alkohol w znaczących ilościach. W leśnej bimbrowni funkcjonariusze ujawnili kadzie na zacier, worki z mąką, piec, pompę i chłodnice wykorzystywane do produkcji bimbru oraz 120 litrów właśnie wyprodukowanego alkoholu. Warto wspomnieć, że przestępczy proceder w tym rejonie kwitł od lat. Pierwsze zatrzymania w sprawie miały miejsce już w 2006 roku, kiedy to zlikwidowano bimbrownię w lasach w okolicach Gródka. W bimbrowni znaleziono 2 kompletne linie produkcyjne, w tym 2 skrzynie na zacier o pojemności 2000 litrów każda, a także około 4000 litrów zacieru. Choć minęło kilkanaście lat pomiędzy tymi incydentami, schemat działania pozostał ten sam. Ukryta głęboko w lesie instalacja do produkcji alkoholu. Leśne bimbrownie, mimo upływu lat, nadal stanowią problem na Podlasiu, gdzie tradycja nielegalnej produkcji alkoholu ma długą historię. 8. Przez 7 lat ukrywał się w ziemiance w lesie, bo nie chciał płacić alimentów. W 2021 roku 47-letni mężczyzna z powiatu Braniewskiego został zatrzymany po 7 latach ukrywania się w lesie w ziemiance, by uniknąć płacenia alimentów i odbycia wyroku za nieuregulowane zaległości. Sąd w Gliwicach skazał go na 272 dni więzienia, jednak zamiast stawić się do odbycia kary, mężczyzna zdecydował się na życie w odosobnieniu. W głębi lasu w okolicach miejscowości Romany, kilkaset metrów od drogi, zbudował prowizoryczną ziemiankę, w której mieszkał przez lata, starając się unikać kontaktów z ludźmi. Podczas akcji policyjnej mężczyzna został zaskoczony we śnie. Co ciekawe, jak przyznali funkcjonariusze, ziemianka była urządzona w sposób schludny, mimo prymitywnych warunków. W schronieniu znajdowały się podstawowe sprzęty pozwalające na przetrwanie, kuchenka turystyczna, śpiwory, a także zapasy żywności. Po zatrzymaniu mężczyzna został natychmiast przewieziony do zakładu karnego, gdzie miał odbyć 9-miesięczny wyrok. Podobna sytuacja miała miejsce również w Łódzkiem. Poszukiwany 44-latek ukrywał się w lesie, mieszkając w prymitywnym szałasie. Mężczyzna, który był poszukiwany listem gończym, został odnaleziony przez policję po długim śledztwie, które doprowadziło funkcjonariuszy do jego schronienia. Policjanci, prowadząc poszukiwania mężczyzny, sprawdzali skrupulatnie wszystkie poszlaki. Ustalili w końcu, że mężczyzna może ukrywać się daleko od większych skupisk ludzi. Zaczęli więc przeszukiwania okolicznych terenów zielonych. Jeden z tropów prowadził do niewielkiego lasku znajdującego się na terenie łódzkiej dzielnicy Górna. Tam znaleziono mężczyznę. Jak podaje Krajowy Rejestr Długów, łączna wartość nieopłaconych alimentów w Polsce wynosi obecnie ponad 15 miliardów złotych. Zadłużenie alimentacyjne rośnie dynamicznie, zwłaszcza w najmłodszej grupie wiekowej. 7. Ogromna fabryka kryształu.
W kwietniu 2023 roku Centralne Biuro Śledcze Policji przeprowadziło jedną z największych operacji w historii walki z substancjami zabronionymi, likwidując fabrykę produkującą klefedron, substancję psychoaktywną o niebezpiecznym działaniu, znaną potocznie jako kryształ. Fabryka znajdowała się w miejscowości Potęgowo w województwie pomorskim, a jej skala produkcji była ogromna, co czyniło to miejsce jednym z największych ośrodków produkcji tego rodzaju substancji w Polsce. W wyniku akcji funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 3,8 tony klefedronu o wartości rynkowej, szacowanej na 61 milionów złotych. Funkcjonariusze błyskawicznie opanowali fabrykę, zatrzymując trzech kompletnie zaskoczonych mężczyzn. Działania policji były efektem wielomiesięcznego śledztwa, w które zaangażowano wiele jednostek operacyjnych. Fabryka była wyposażona w zaawansowane urządzenia do produkcji substancji chemicznych, a jej właściciele i zarazem organizatorzy procederu byli dobrze przygotowani do masowej produkcji. Klefedron, syntetyczny związek chemiczny, jest substancją bardzo szkodliwą, a jej spożycie może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym przewlekłych chorób, niedoborów oraz spadku zdolności kognitywnych osoby zażywającej. 6. Kopalnia kryptowalut w dawnej hali FSO. Na Żeraniu w Warszawie w 2018 roku odkryto nielegalną kopalnię kryptowalut, której działalność wywołała duże straty finansowe. Według ustaleń 3 osoby zostały oskarżone o przywłaszczenie energii elektrycznej o wartości 30 milionów złotych. Kopalnia umieszczona w opuszczonej hali przemysłowej zużywała ogromne ilości prądu, które pochodziły z nielegalnego przyłącza sieciowego. Skala operacji była ogromna, a władze szybko przystąpiły do działań, aby ukrócić ten proceder i postawić odpowiednie osoby przed sądem. Serwery wykorzystywane do wykopywania kryptowalut mieściły się w ogromnej hali. Jak szacuje się, była to w obecnym czasie największa serwerownia w Polsce, zarówno z tych legalnych, jak i nielegalnych. Sprawcy procederu namówili ponad 600 osób do zawarcia umów o zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego, a także dzierżawy tego sprzętu, a w oparciu o te umowy pokrzywdzeni przekazali sprawcom niemal 56 milionów złotych, 67 tysięcy dolarów i 35 tysięcy euro oraz sprzęt o wartości 2 milionów złotych. Podobna sytuacja miała miejsce na Ukrainie, gdzie w 2021 roku odkryto jedną z największych nielegalnych kopalni kryptowalut w kraju. Kopalnia ta składała się z około 4 tysięcy konsol do gier oraz 5 tysięcy komputerów, które nieustannie wydobywały kryptowaluty. Urządzenia te były odpowiedzialne za zużycie energii o wartości 7 milionów hrywien miesięcznie, co w przeliczeniu daje niemal 1 000 000 złotych co miesiąc. Nielegalne operacje tego typu są szczególnie lukratywne, ponieważ kopalnie kryptowalut zużywają ogromne ilości prądu, a koszty są nielegalnie przerzucane na lokalne sieci energetyczne. 5. Maluch i Seicento w rzece. W 2023 roku służby ratunkowe w Elblągu dokonały niezwykłego odkrycia, wyciągając z rzeki dwa pojazdy, Fiata 126P, znanego potocznie jako Maluch, oraz Fiata Seicento. Samochody znajdowały się w wodzie przez dłuższy czas, co wyraźnie widać było po ich stanie technicznym. Zarówno Maluch, jak i Seicento były pokryte dużą ilością mułu oraz znaczną korozją, co wskazuje na wielomiesięczne lub nawet wieloletnie zanurzenie. Z policyjnej kartoteki wynika, że zaginięcie Malucha zgłoszono w 1999, natomiast Seicento w 2006. Odkrycie tych dwóch aut wywołało spore zamieszanie wśród mieszkańców Elbląga, którzy zaczęli spekulować, jak doszło do tego, że pojazdy wylądowały na dnie rzeki. Zatopienie samochodu w rzece to poważne przestępstwo, za które grożą surowe kary. Zgodnie z polskim prawem, za nielegalne porzucenie pojazdu w miejscu, w którym może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego lub bezpieczeństwa, grozi kara grzywny do 5 000 złotych. W przypadkach, gdy działania takie mają charakter celowy i są związane z innymi przestępstwami, kary mogą być jeszcze wyższe, a osoby odpowiedzialne mogą być skazane na pozbawienie wolności nawet na kilka lat. Lokalni mieszkańcy przypuszczają, że mogło to mieć związek z działaniami przestępczymi lub nielegalnymi wyścigami, które czasami odbywały się w tej okolicy. Akcja wyciągnięcia pojazdów z wody była skomplikowana i wymagała zaangażowania specjalistycznego sprzętu. Oba auta były zanurzone na znaczną głębokość, co wymagało precyzyjnych działań służb. Na miejscu obecni byli nurkowie, którzy pomagali zabezpieczyć pojazdy i przygotować je do wyciągnięcia na powierzchnię. Cała operacja była transmitowana przez lokalne media, co wzbudziło ogromne zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i mediów z całego kraju. 4. Kradzież 100 kg węgla Boguszu w Gorce. Zimą 2022 roku w Boguszowie Gorcach doszło do nietypowej kradzieży. 35-letni mężczyzna włamał się do piwnicy jednego z budynków i ukradł ponad 100 kg węgla. Kradzież nie byłaby niczym szczególnym, gdyby nie sposób, w jaki złodziej został schwytany. Policja nie musiała długo szukać podejrzanego, ponieważ ślady węgla oraz ślady wózka, którym transportował łup, prowadziły wprost do jego mieszkania.
35-latek nie spodziewał się, że zostanie złapany w tak prosty sposób. Co ciekawe, mimo stosunkowo niewielkiej wartości skradzionego towaru, złodziejowi groziła kara do 10 lat więzienia. Wynika to z faktu, że kradzież była połączona z włamaniem, co kwalifikuje się jako poważne przestępstwo w polskim kodeksie karnym. Do podobnej, jednak bardziej spektakularnej sytuacji doszło również w 2013 roku. W Dąbrowie Górniczej trójka sprawców, w tym dwie kobiety i mężczyzna, została zatrzymana podczas kradzieży węgla z wagonów kolejowych. Złodzieje zdołali już zapakować ponad tonę węgla do worków, zanim zostali schwytani przez policję. Za to przestępstwo groziło im wówczas do 5 lat więzienia. 3. Fabryka podrabianych pieniędzy. W 2009 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego zlikwidowali największą w Polsce fabrykę fałszywych pieniędzy, która działała w województwie świętokrzyskim. Grupa przestępcza specjalizowała się w produkcji banknotów o nominałach 100 zł oraz 50 euro. Operacja policji była wynikiem kilkuletniego dochodzenia, podczas którego odkryto, że przestępcy wykorzystywali technologię offsetową, co sprawiło, że fałszywe banknoty były trudne do rozpoznania. Cała operacja miała miejsce na posesji przystosowanej specjalnie do ukrywania produkcji. W piwnicy znajdowało się zamaskowane przejście, które prowadziło do ukrytego pomieszczenia, gdzie produkowano pieniądze. W trakcie przeszukania zabezpieczono profesjonalne maszyny drukarskie, matryce oraz odczynniki chemiczne, a także znaleziono tysiące podrobionych banknotów. Policja zatrzymała 3 mężczyzn odpowiedzialnych za organizację procederu, z czego jeden miał przy sobie 60 tysięcy złotych w fałszywych 100 złotówkach. A jeżeli mówimy już o ukrytych fabrykach, to w 2020 roku w powiecie nyskim policjanci CBŚP odkryli ukrytą pod ziemią plantację konopi indyjskich. Na wynajmowanej posesji, która na pierwszy rzut oka wyglądała zupełnie niepozornie, przestępcy urządzili profesjonalną plantację ukrytą w podziemnym pomieszczeniu. Wejście do plantacji było dobrze zamaskowane i prowadziło do całkowicie ukrytej przestrzeni, wyposażonej w zaawansowany system oświetleniowy i wentylacyjny, co pozwalało na całoroczną uprawę roślin. Zatrzymany właściciel plantacji próbował uciec na widok policji, wyskakując przez okno, ale po krótkim pościgu został schwytany. 2. Podszywali się pod funkcjonariuszy CBŚ i zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy CBŚP. W 2016 roku funkcjonariusze Białostockiego Centralnego Biura Śledczego Policji rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się m.in. napadami metodą na policjanta Centralnego Biura Śledczego. Do tego celu sprawcy wykorzystywali umundurowanie policyjne, które pozwalało im podszywać się pod prawdziwych policjantów. Przestępcy używali policyjnych kamizelek, kombinezonów, kominiarek, a także podrobionych legitymacji oraz odznak i atrap broni. Grupa działała głównie w Suwałkach i okolicach, a jednym z jej liderów był 29-letni Kamil L., wielokrotnie wcześniej karany za różne przestępstwa. Przestępcy planowali napad na lokalnego biznesmena, ale dzięki szybkiej reakcji białostockiego oddziału CBŚP zostali zatrzymani. W mieszkaniu podejrzanych znaleziono kamizelki z napisem policja, przerobione legitymacje, atrapy broni typu Glock, a także nielegalne substancje i linie do uprawy konopi. W tym samym czasie funkcjonariusze zatrzymali również kompanów Kamila L., 26-letniego Mariusza K. i 30-letniego Tomasza R., którzy byli całkowicie zaskoczeni wizytą prawdziwych policjantów. Operacja była dynamiczna. Kamil L. próbował ukryć się w łazience, gdzie wyrzucał dowody do toalety, ale szybko został obezwładniony. Zebrane dowody pozwoliły na postawienie całej grupie zarzutów działania w zorganizowanej grupie przestępczej, napadów i posiadania środków odurzających. Innym podobnym przypadkiem było rozbicie grupy przestępczej, której członkowie również podszywali się pod funkcjonariuszy CBŚ. W 2016 roku Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze od seniorów. Mechanizm ich działań był niezwykle prosty, ale skuteczny. Przestępcy telefonowali do osób starszych, przedstawiając się jako policjanci i przekonywali swoje ofiary, że uczestniczą w tajnej operacji przeciwko oszustom bankowym. W rzeczywistości wyłudzali od nich oszczędności całego życia. 1. Biznes pseudokibiców z Krakowa. W lutym 2024 roku policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili jedną z największych akcji skierowanych przeciwko handlarzom nielegalnych substancji w Polsce, rozbijając gang pseudokibiców z Krakowa. Grupa przestępcza związana z jednym z krakowskich klubów sportowych ukrywała ponad 2 tony zakazanych substancji w warsztacie samochodowym w małej miejscowości pod Krakowem. Zarekwirowano tam ponad 1,4 tony zabronionych roślin oraz 600 kg suszu. Wartość substancji oszacowano na około 60 milionów złotych w hurcie, a na rynku detalicznym około 180 milionów złotych.
Funkcjonariusze ustalili, że substancje zostały przemycone z Hiszpanii, a magazyn w warsztacie samochodowym służył do ich dystrybucji na terenie kilku województw. Podczas akcji zatrzymano 7 osób, a u jednego z podejrzanych znaleziono również uzbrojenie. To jednak nie był jedyny magazyn należący do tej grupy. W wynajętym mieszkaniu w Krakowie policjanci odkryli dodatkowo kilka kilogramów zabronionych substancji, jednak te należały do substancji typu twardego. Akcja objęła również posesję w powiecie wadowickim, gdzie funkcjonariusze zlikwidowali laboratorium substancji syntetycznych. Znaleziono tam blisko tonę półproduktów oraz sprzęt, który mógł posłużyć do produkcji setek kilogramów zabronionych towarów. Cała operacja była potężnym ciosem wymierzonym w środowisko pseudokibiców z Krakowa, pokazującym, że zorganizowane grupy przestępcze są nieprzerwanie obserwowane przez funkcjonariuszy. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka, który pojawi się jak zwykle w niedzielę o godzinie 21 na naszym kanale. W komentarzach możecie podzielić się sugestiami na kolejne odcinki, a po więcej ciekawostek zapraszamy na naszego TikToka, Instagrama oraz na Facebooka. Linki w opisie.